Cześć. Chciałem wam pokazać mój ładny ogródeczek. Tutaj jest domek, tam w tle za mną. No i jak nigdy, trawka piękna, tak, pokoszona. I nagle dzieciaki się mogą bawić tutaj, huśdań na huśdawce. Tu tak ładnie zalało wszystko. Taką piękną inwestycję zrobili. Bardzo ładną. Ale nie pomyśleli też o innych, że tu nas zaleje w ten sposób. Skoro tam nasypali setki milionów ton ziemi, to ta ziemia, ta woda gdzieś musi się pojawić. No się pojawiła, o tutaj u nas warzywnik, to był warzywnik nieprzekopany z tej strony, czyli jest tu twardo, idzie iść. A tu już się zacznie warzywnik, który był przekopany na jesień i nie idzie w ogóle tutaj ujść. No, także mamy po warzywach już w tym roku na pewno. No i tak, widzicie, nie mogę się dogadać z miastem, nikt nie chce mi słuchać. A tu mamy wszystko załamane. Jest 20 kwiecień. Co roku tutaj miałem imieniny za dwa dni. No i w tym roku będzie chyba piana party, albo nie wiem, jakiś basen, coś, tylko trochę jeszcze za zimno. Nie wiem, ktoś może nam pomóc. Bo nas zbywają, że tutaj tereny zalewowe i tak musi być. 30 lat tak nie było, ja tu mieszkam 15 lat, też tak nigdy nie było, a nagle może tak być. Trzymajcie się.